Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. Pewnie wielu z Was jest tu z powodu słów w tytule. Test, płukanka, szkodzi, działa. Odkąd prowadzę kanał motoryzacyjny, to już będzie ponad 3 lata, biję się z myślami, czytając komentarze i zastanawiać się muszę, jak Wam wytłumaczyć, co to jest płukanka silnikowa. Nie będziemy mówili dzisiaj o firmach. Płukanką silnikową może być nafta, płukanką może być produkt kupiony w sklepie firmy Liquid Moly, Tech, czy K2, czy ktokolwiek inny. Zastanówmy się raczej nad tym, jakie zabobony i stereotypy panują w naszym społeczeństwie a propos płukanek silnikowych. Po pierwsze słyszymy, że po płukance silnik nam się rozszczelni. Okej, sprawdzimy to. Po drugie, bardzo często słyszymy, że to jest złe. Ja też sam mówię, że w starych samochodach może dojść do zjawiska, w którym ilość nagaru, jaka zgromadziła się w naszym silniku po iluś tam latach, spowoduje to, że dobra płukanka, mocna płukanka poodrywa te skrzepy i gdzieś może zatkać smok olejowy. Zatem jak sprawdzić, czy one działają, czy one cokolwiek dają naszemu silnikowi? Myślę, że zrobimy tak. Toyota dożyła swoich lat. Jest to Toyota Avensis moja, którą pamiętacie z co najmniej 40 odcinków początków Miłośników Czterech Kółek. Tak się kanał zaczynał. Wymiana tarczy, klocków, wszystko. Samochód ma przejechane prawie 500 tysięcy kilometrów. Jest to jednostka o oznaczeniu 4AFE16, nominalnie 110 koni. Coś tu stuka. Stuka tak naprawdę, dobrze wiecie, stali widzowie od kilku lat. Powiedzmy sobie tak, może to być sworzeń tłokowy, może to być panewka, może to być coś z zaworami, to jest jedna rzecz. Samochód przejechał ponad 200 tysięcy na LPG, samochód zawiózł mnie wszędzie. Zalejemy dzisiaj płukankę i przejdziemy na właściwy olej. Jaki właściwy? Bodajże 5W30, muszę jeszcze sprawdzić, zaraz to sprawdzę, jest wlane 10W40. Samochód już spalał olej, brzydko wszystko się działo, ten silnik już miało to wszystko iść na złom, jednak pójdzie do detrace'a, tak jak wyszło. Co warto powiedzieć? Pamiętacie odcinek z dymem z silnika? Ten samochód uszczelniaczami zaworowymi i pierścieniami też już wywala olej. Na samym końcu, po przepłukaniu silnika, po wszystkich zabiegach, sprawdzę dwie rzeczy. Ściągnę jeszcze miskę olejową, zobaczę jaki jest dostęp do panewek, bo nie robiłem tego w tym samochodzie. Zmierzę kompresję teraz, tak jak jest, i zmierzę kompresję po. Chcę zobaczyć, czy cokolwiek się zmieni. Jak prawidłowo wykonam według swojego mniemania takie czyszczenie silnika? Bo dla mnie to jest bardzo ryzykowne. Uwierzcie mi, że po takim czasie ten silnik tam może w środku po prostu łyżką nagar już wybierać. Wykonam następująco. Zrobię płukankę tutaj, godzina na wolnych obrotach, zleję wszystko, zaleję olej docelowy, popracuję to około godziny na wolnych obrotach, doleję płukanki jeszcze raz do tego oleju, spuszczę całość, niech to wszystko pierw popracuje i dopiero zaleję jeszcze raz ten olej docelowy. Czyli tak jakby zrobię dwa razy płukanie, trzy razy tutaj będzie wszystko wywalane. Chcę, żebyście jeszcze posłuchali tego dźwięku, o którym mówię, bo do dzisiaj ilu mechaników bym nie spotkał, ilu kolegów z branży, każdy podzielał moje zdanie. Sworzeń tłokowy, panewka albo coś z zaworami, bo dźwięk jest naprawdę dość nietypowy. Widzieliście ten dym? Zalejemy motodoktorka, jeszcze 30 tysięcy przejedzie, co? Przede wszystkim jedna rzecz w tym miejscu chciałem powiedzieć, bo każdy, kto nie oglądał odcinka o lakierowaniu, tych, co pisali, że nie, to nie działa, to nie będzie działać, uwierzcie mi, że Toyota jest upalana czasami tutaj pod firmą i mimo skrajnie wysokich temperatur nic się z tym lakierowaniem nie dzieje. Zacznę od zmierzenia ciśnienia na każdym z cylindrów i będziecie widzieli to badanie, zrobimy tak, jak powinno wyglądać, czyli odłączymy wszystko, po kolei będziemy wkręcać nasze urządzenie, dlatego że jak widzę kogoś, kto dopycha rękami, to jest jakaś masakra, są specjalne końcówki, przejściówki. Z wciśniętym gazem zrobimy, nie? Bo tak powinno się teoretycznie robić, tu zaraz też milion szkół, więc zaczynajmy. Ona w ogóle na hamowni w którymś odcinku wypluła 100 koni ze 110, mimo że ja myślałem, że ona ma z 80, więc był taki odcinek i na gazie, i na benzynie. Zobaczymy, czy nam się świece w ogóle wykręcą. O panie, a na tym by jeszcze ze 50 tysięcy przejechał. Odłączę resztę przewodów.
Jezus, co tu się stało? Tak jak mówiłem, nie trzeba zaznaczać sobie przewodów. Te są po długości. Zobaczymy, czy nam się da gwint wkręcić. Dawaj, dawaj, dawaj. Co było jeszcze? Dobra. Jestem pozytywnie zaskoczony. Prawie 12. Od razu wkręcam starą świecę. Pamiętajcie, że będę płukał. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Słuchajcie, no tutaj również mamy prawie 12, bez jednej kreski. Dobra. Słuchajcie, no tutaj podręcznikowo. Prawie 12. Dobra. A ostatni, najmocniejszym, równe 12. Sprawdźmy jeszcze ilość oleju. O, słuchajcie, jest na bardzo ubogim minimum, ale jest na minimum, no to dolejemy. Doleję jeszcze trochę płynu, żeby nam się nie zagrzał i zostawiam na godzinkę, niech popracuje sobie silnik na wolnych obrotach. Pierwsze zlanie oleju minęła ponad godzinę, jak silnik sobie pracował na wolnych obrotach, troszeczkę więcej. Coś się pokazało w oleju, nie wiem, tu widzicie na przebitkach, sami sobie ocencie. Ja uważam, że może to być wszystko. Finalnie dopiero jak zaleję normalny olej, pomierzę tę kompresję, jeszcze raz to wszystko sobie zleję, żeby zdjąć tą miskę i zobaczyć też z ciekawości, czy to rzeczywiście była panewka, czy sworzeń tłokowy. W tej chwili warto byłoby ten odcinek skupić na temat obalenia pewnych mitów. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o płukanki, czyszczenie wnętrza silnika, nie robilibyśmy tego, gdybyśmy nie oszczędzali na oleju. A teraz tak, stosujemy zły olej bardzo często, niskiej jakości, bo najtańszy, zamiast 5W30 lejemy 10W40, bo jest jakiś mit, że jak silnik ma 200 tysięcy, to olej gęstszy, nie ma takiego pojęcia. Rozumiecie? Jest lepkość w dolnych, tam zdolność rozruchowa, czyli ta pierwsza cyfra, im niższa, tym wydaje nam się, że on jest taki bardziej wodnisty. I druga cyfra, czyli górny parametr tutaj temperaturowy oleju. I to wszystko mówimy o gęstościach, lepkościach, a nie, wiecie, lepkość w górnych temperaturach. A wy mówicie gęstość, rzadszy, gęstszy. Co warto jeszcze powiedzieć? Jeżeli macie 10W40, 15W40, uważacie, że to jest minerał, pewnie tak jest, ale to nie cyfra świadczy o tym, tylko bazy olejowe. Bardzo często mówicie do mnie i piszecie, czy mogę zmienić taki olej na taki, jak producent zalecał, bo inny właściciel na przykład lał. Powiem wam tak, ja bardzo często robię właśnie tak teraz. Przepłukuję cały silnik z tych wszystkich nagarów, brudów, osadów, dlatego że one nadmiernie się nagromadziły. Niewymienianie interwału takiego, jak powinniśmy zachować 10 tysięcy km, 15 tysięcy km, też powoduje zanieczyszczenia tego silnika. I jeżeli mówicie mi, że jeżeli przejdziecie na full syntetyk, tak uważacie już, tak nie chce mi się brnąć w ten odcinek na 4 godziny, dajmy na to 5W30, tak powinno być, to ktoś powie, nie, nie rób tego stary, bo ci rozszczelni silnik. No nie. Jak się rozszczelni? Coś wypchnie uszczelnienia, nie wiem, uszczelka spod głowicy wypadnie. Nawet pierścienie tłokowe są zaprojektowane, tak już kiedyś powiedziałem ostatnio w odcinku, pod grubość filmu smarnego. A o grubości filmu smarnego stanowi ten ostatni parametr oleju, więc to czy płukać, czy nie płukać, to już zależy od was. W małym samochodzie nie ma sensu. Jeżeli lejesz naprawdę dobry olej, nie oszczędzasz na nim i nie idziesz za reklamą, bo też nie mogę mówić o producentach, czyli wiecie, ktoś wydaje na reklamę, a nie wydaje na produkt, smutek, no to w tym momencie, jeżeli idziecie dobrym produktem, zmieniacie co 10 tysięcy kilometrów, nie bawicie się tam w żadne long life, strong life i tak dalej, nie ma sensu tego robić. Jeżeli po kimś chcecie zmienić, to warto zawsze przepłukać, zrobić tą procedurę kilka razy. Mówi się, że też taka płukanka potrafi zwiększyć kompresję, poprawić wszystko. To się okaże dzisiaj. Akurat mam taki najbardziej typowy przykład silnika, więc zobaczymy, jak to wygląda. I co? Zmieniam filtr oleju, zalewam nowy olej, tak jak powinien być, czyli 5W30.
Popłuczę go jeszcze i zaleję go jeszcze raz olejem. Powiem wam, niewiele chce wylecieć z tego filtra. Ale faktycznie coś nam się tu świeci w tym oleju. Zaraz pokażę bliżej. Powiem wam, wyglądać to wygląda jak opiłki metalu. Nowy filtr na miejsce. Nie pamiętam, ile wchodziło do Toyoty, ale myślę, że coś koło 3 litrów. No dobra, śmiało jeszcze pół litra doleję i damy posłuchać go na innym oleju, ale zagrał pięknie, aż po zębach zabolało. Ale on tak ma, z zimnego odpalenia, w ogóle jak jest zimny i na tym sheetowym oleju był, to też tak grał. Będę lał w połowę miarki, żeby było jeszcze na przepłukanie. Na tym oleju on pochodzi, potem jeszcze na płukance. Mam taki jakiś freak. O. Połowa miarki, wy tego nie zobaczycie, bo olej jest czyściutki. Ale odpalmy go na tym oleju, co jest i damy go wam do posłuchania. Silnik popracował on na oleju 5W30, takim jaki powinien być. Jeżeli chodzi o półkę cenową, to była jeszcze półka średnia. Dorzucę. Teraz to ja już nie żałuję. Ponad normatywną ilość. Niech to popracuje jeszcze raz z płukanką. I zobaczycie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Ale ja już się zdziwiłem i zaraz będzie afera w całej Polsce, że łysy coś tutaj fejkujesz i ściemniasz, ale parę rzeczy się zmieniło. Ale zobaczymy po ostatniej zmianie. No dobra, ponad godzina, pół godziny z olejem 5W30. Pamiętajcie, że są jeszcze klasy te wszystkie, które trzeba dobierać do silników i tak dalej, bo o tym też nie mówimy w tym odcinku. Potem godzina jeszcze z płukanką na wolnych obrotach, jeszcze paliwa dolałem, 9,8, niech Toyota ma więcej oktanów. Wyczyszczone wiaderko. Jestem ciekaw, co teraz wypłynie, czy jeszcze nadal będzie syf, bo teraz bardzo dużo płukanki wlałem i sprawdzimy to. Zalejemy olejem docelowym, popracuję z pół godziny. Pokażę wszystkie efekty i wszystkie spomiarowania zrobimy. Obstawiajcie. Ile tamtego syfu było w tym silniku? Czy wy to widzicie na filmie? Panie operator, widać? Zmiana planów. Będę tak długo płukał ten motor, aż przed docelowym olejem będzie normalny kolor, bo zobaczcie to. To nie jest silnik diesla, że po zmianie oleju on będzie czarny, więc wyobraźcie sobie, ile tam syfu było. Więc jeszcze raz procedurę robię przepłukania i może teraz zleci normalniejszy kolor. Będziecie porównywać sobie wszystkie kolory i dopiero zobaczymy końcówkę. Nie ma co miarować na razie, póki jest tyle syfu. Taki olej powinien wylecieć po chwili po wylaniu, no ale czyścimy. Jakoś nic się nie rozszczelniło, nic nam nie odpadło. No dobra, nowy olej zalany i znowu na zdrowo płukanki. Trzecie płukanie. To jest naprawdę... Ten test się wydłuża, już się zaraz wieczór zajdzie nam. Spędziliśmy tyle godzin, to Toyota nie przepracowała przez ostatni rok. I zalejemy docelowym olejem i zobaczymy. Na pewno znowu się dużo rzeczy zmieni. O, już ma lepszy kolor. No dobra, teraz już nie był czarny przy zlewaniu, był brązowy. Choć w wiaderku dalej wygląda tak, jak widzicie na przebitce. Ale już jest naprawdę o niebo lepiej. Więc teraz wleję górną półkę olejową. I pokażę wam parę ciekawych obserwacji, jakie wyszły po drodze. Zawsze przy takich testach ja i cała załoga jesteśmy ciekawi efektu, a wy jako widzowie. Jeżeli chodzi o stukanie, jest dalej i miało być i ono będzie. Ale jedna rzecz, która się zmieniła, teraz wszyscy kręcą głową na warsztacie, że to niemożliwe. Zobaczcie dym z rury wydechowej przed. A zobaczcie dym z rury wydechowej teraz.
Czyli co? Nagle zniknęło nam dymienie od dolnych obrotów do prawie 4000 obrotów, w ogóle nie dymi, nie wali olejem. No u góry już będzie dymił olejem, skoro silnik jest tak zmęczony. Ale to chyba o czymś świadczy. Samo nie wypłukanie, a już nawet samo przejście oleju coś wam może naocznie powiedzieć na temat tego, co tu się stało. I to, czego ja jestem najbardziej ciekaw, czyli tych testów, które widziałem, że o, tu się tam ciśnienie polepsza. No teoretycznie mówi się, że jak olej doszczelnia silnik, no to teraz było dobre i powinno spaść po takiej płukance lub podnieść się. No nie mam pojęcia, dlatego że według teorii, które spiskowe niektórzy mechanicy snują, to silnik ma moc, bo on się doszczelnia olejem. No czyli kompresja jest wyższa. A jak jest olej właściwy i się już nie doszczelnia, czyli nie ma takiego efektu, to powinna być niższa. Nie wiem, sprawdźmy ciśnienie na cylindrach. Dobra. Cylinder pierwszy. Ciśnienie 12,1. Ile? 12,1. 12,1. Ile? 12,3. Zatem tu widzicie przed i kawałek obok po. Jakie wnioski możecie wysnuć po tym, skoro silnik umiera, ten konkretny, przy 9,8, a z fabryki wyjeżdża teoretycznie przy 13,2 bara. Teoria z tym, że doszczelnia się olejem, sama się obaliła. Przestał dymić po zmianie oleju, bo wyczyściliśmy go. Baliśmy się tak mocno wyczyścić silnik, który był znagarowany. On był po prostu tak zasypiony w środku, że pojęcia bladego nie macie. Jeździł na byle czym, teraz jeździ już na byle coś, coś ulepszym. Ciśnienie nam się podniosło na cylindrach. Chcę zobaczyć, jak wygląda smog jeszcze i przy okazji panewkę zajrzę, żeby nie było, że nie. Ale jak bardziej rzetelnie można sprawdzić, czy płukanka coś zaszkodzi? No coś się stało? No nie. Zmiana oleju z 15W40, 10W40 na 5W30, jak zalecił producent, jest samobójstwem. Silnik chodzi ciszej, przestał dymić olejem, przestało śmierdzić z rury olejowej, wydechowej przy zakresie do 4000 obrotów powyżej, no to już mu tam podpala lekko na siwo, ale to też nie jest taki kłąb jak na początku. Podsumowywać, ten test będziecie wy. Ja jeszcze się tylko wezmę za ściągnięcie miski i zobaczenie, jak to wygląda. Wybaczcie, że nie wszystko kręcę ja, ale mam strasznie naderwany staw łokciowy. Kontuzja, o której nie chcę mi się opowiadać, ale no, zobaczymy, czy się nie skończy inaczej. Obejrzymy i podsumujemy. Rozpoczynamy unboxing naszej miski olejowej. No i już jednak teoria ze sfożniem tłokowym zaczyna się rozmijać na rzecz panewki. Zobaczcie, opiłki wszystkiego. No ale kilkadziesiąt tysięcy z takim stukiem sobie jeździło. Przy takim płukaniu tak zasyfionego motoru każdy z was był ciekawy, jak wygląda smog. No bo ja też obstawiałem, że mógłby się zatkać. Pamiętacie, co się stało w V8? Jakie gluty wisiały. Wszystko się podrywało, ale tam też silikon zrobił swoje. Niektórzy mówią, właśnie heretycy, że nagar mógłby zatkać ten smok olejowy i w mocnej teorii byłoby to możliwe. Dlatego silnik był płukany kilka razy przed zmianą oleju. Co, zatkany jest ten smok? No sami widzicie. Nastąpi teraz sprawdzenie panewek. Moi drodzy widzowie, panewka numer 2 kończy się i to bardzo mocno, ale to jest pikuś. Wiecznie było problematyczne, co w Toyocie puka, jednak wyszło na panewkę numer 3. Tej panewki już nie ma. To ona powodowała te całe dziwne stukania.
Może założymy nominał, tak for fun, bez niczego i zobaczymy, jak to będzie. Nie wiem, zadecyduję. Zobaczmy teraz pozostałe, pierwszą i czwartą. Panewka numer jeden, jak widzicie, tu była kiedyś oryginalna i tak została, a tu już się skończyła prawie, że. Chodzi mi mocno pomysł po głowie, żeby nic więcej poza zmianą panewek zrobić i wpuścić to na hamownię. Zobaczmy jeszcze czwartego. No i przykład czwartej panewki dolnej. Pamiętajcie, jak powiedziałem, one są najbardziej obciążone. Ma tu nawet jeszcze trochę opiłków. Ja to podsumuję w całość. Moi drodzy widzowie, zanim ktoś wyleje wiadro hejtu, bo dziadek Leszkę robił inaczej z Januszem i z Pieterem w garażu, prawda jest jedna. Zmiana oleju na taki, jak powinien być w silniku, nie zmieni nic. Nic złego nie zrobi. Nie rozszczelni wam się w żaden sposób silnik. Co ma się rozszczelnić, że tak powiem. Druga sprawa. To zło z tych płukanek, które mówiliście. No zobaczcie, jakie to było zło. Przestał dymić? Odzyskał kompresję? To naprawdę samo zło. I teraz, i chodzi o produkt, bo jak dla mnie, to możecie sobie wziąć naftę z benzyną ekstrakcyjną. W podsumowaniu powiem tak. Punkt pierwszy. Stwierdźmy to, co się stało. Fakty. Zmniejszyło się dymienie 70%. No to mało? No myślę, że bardzo dużo. Fakt drugi. Potężnie, w tak małej skali, wzrosło nam ciśnienie na cylindrach. Czy to dalej jest negatyw? Czy namawiam wszystkich do używania płukanek? Nie. Namawiam tylko, że w momencie, kiedy chcesz zmienić olej na właściwy, z jakim wyjechał samochód z salonu, możesz taki eksperyment, nawet nie eksperyment, taki zabieg przeprowadzić. Zalać płukankę przed wymianą oleju i tyle. Na pewno dbasz o wnętrze silnika. Jeżeli kompresja się podniosła, na teoretycznie, jak wy to mówicie, rzadszym oleju, no to coś tu z kimś jest nie tak. Może nie ze mną. Jeżeli pomogłem wam tym odcinkiem, a wy pomóżcie mu ponieść się troszeczkę dalej w siną dal. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie ten kanał. I co, drodzy widzowie, wbijajcie na facebookowego fanpage'a, Instagrama. Jeżeli naprawdę zbustujecie ten film łapami, zrobię tak. Niezgodnie ze szkołą mechaniczną założę panewki, wymiar, nominał, bo tak się nie powinno robić, powinno się dać wszystko do wymiarowania, wał i tak dalej. Zamknę wszystko, zaleję tym lepszym olejem, wymienię układ zapłonowy, wezmę to na lawetę i sprawdzimy, ile ma koni po tych wszystkich zabiegach, a wygrzebię ten materiał, w którym ostatni raz była na hamowni, mając 98 na LPG i 100 na benzynie. No teraz już nie ma LPG, więc zmierzymy samą benzynę i zobaczymy. Ja chcę razem z wami takie testy robić i tyle. A to, że ktoś mi powie, że płukanka BFU czy czyszczenie od wewnątrz silnika, no jeżeli jest trup i nie wiadomo, co było lane, można go w ten sposób przeczyścić. Lub sama zmiana na syntetyczny dobry olej, który ma naprawdę dużą domieszkę środków czyszczących, tam, gdzie producent oleju na tym nie oszczędzał, może spowodować to, że zmienicie co 5000 interwał, 2-3 zmiany i silnik czysty. Nie? I nagle wszystko się podniesie. Tak więc resztę sami rozkmincie. Po prostu przemówcie sobie faktami, a nie stereotypami, bo u nas jest dużo stereotypów w Polsce, że właśnie te przebiegi, że te oleje, że to gąstrze, że to trzeba zalać już tam byle co i byle jak. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jebał. Terapia szokowa. To ty nie wiesz, co ta Toyota by wytrzymała. Człowieku, to była najszybsza taksówka w mieście. Zależało tylko od psychiki kierowcy, z którym się ścigałeś. W którym miejscu jest granica błędu. A ty to jeszcze pewnie nagrywasz.